Glifosat to silny środek chemiczny. Blokuje procesy syntezy aminokwasów niezbędnych do wzrostu rośliny, co prowadzi do jej obumierania. Glifosat to główny składnik Roundupu, powszechnego środka chwastobójczego. Zabija właściwie wszystkie rośliny. Niszczy kwiaty, krzewy owocowe, a nawet mniejsze drzewa. Stosuje się go wszędzie. W parkach miejskich, w ogródkach działkowych, na chodnikach prowadzących do szkół czy placów zabaw. Jest masowo używany w rolnictwie, dlatego przenika do żywności. Rolnicy stosują go m.in. po to, by wysuszyć plony, co ułatwia żniwa i zmniejsza koszty późniejszego suszenia i przechowywania ziarna. Jego działanie jest niszczące nie tylko dla roślin, ale też dla ludzi. Sąd w Kalifornii w sierpniu 2018 roku nakazał Monsanto zapłacić blisko 290 milionów dolarów odszkodowania ogrodnikowi śmiertelnie choremu na nowotwór. Sąd uznał, że koncern nie ostrzegł klientów, że produkowany przez niego środek chwastobójczy Roundup może wywołać raka. Coraz więcej europejskich krajów wprowadza zakaz stosowania tego środka u siebie. Czas na Polskę. Chroń siebie i swoich bliskich. Podpisz petycję w sprawie ograniczenia stosowania glifosatu w polskich miastach.